Z nowym rokiem mamy dla mieszkańców Krakowa dobrą wiadomość. Będzie nowa ulica. Jej budowa zacznie się już za kilka miesięcy. Panie prezydencie, proszę powiedzieć, czy to prawda i kiedy ruszają tak naprawdę prace? Tak, to prawda. Wreszcie po długich problemach udało nam się zaprojektować ulicę 8 Pułku Ułanów. Tak naprawdę był to dosyć skomplikowany proces, ponieważ ta inwestycja składa się z 4 etapów. Posiadamy już pozwolenia na 3 etapy. Myślę, że w połowie tego roku uzyskamy pozwolenie na 4 etap, co nie zmienia faktu, że ogłosiliśmy już postępowanie na całość i roboty będą mogły się rozpocząć już w tym roku. To bardzo ważna, wyczekiwana inwestycja, dlatego że ona łączy południe Krakowa z centrum. Powiedzmy, że to jest ulica 8 Pułku Ułanów, która będzie nową ulicą w kierunku Klinów. Tak, to będzie nowa ulica, która będzie dobiegała do ulicy Zawiłej i będzie umożliwiała także mieszkańcom Klinów szybki przejazd do centrum miasta. W trakcie projektowania pojawił się także pomysł, który jest moim zdaniem niezwykle ważny, dotyczący zaprojektowania również szybkiego połączenia tramwajowego, a być może metro. Dlaczego być może metro, a być może tramwaj? Z bardzo prostego powodu. To byłoby połączenie tunelowe pod ulicą 8 Pułku Ułanów. Ulica 8 Pułku Ułanów jest na tyle wąska, że nie da się jej jeszcze poszerzyć o tory tramwajowe. W związku z tym to torowisko by się tam po prostu nie zmieściło. Natomiast z metodą górniczą moglibyśmy doprowadzić do tunelowego połączenia tramwajowego lub metra. I to jest ważne, dlatego też na terenie osiedla Kliny już zaprojektowaliśmy pętlę tramwajową, gdzie mogłoby być to połączenie, rozpoczynać swój bieg w kierunku centrum. Drugi element, który jest dla nas ważny, to zdecydowanie o przeprawie przez Wisłę, dlatego że nie chcielibyśmy korzystać z tego połączenia, które jest dzisiaj na moście Grunwaldzkim, które jest bardzo mocno przesilone. I myślimy o innym połączeniu. Wtedy rzeczywiście to połączenie typu metro uzyskałoby zupełnie nowy wymiar. Jesteśmy w trakcie prac studialnych dotyczących pożądanych tras tramwajowych. Wtedy połączylibyśmy obie te inwestycje i rzeczywiście to odmieniłoby obraz południa. Tak jak udało nam się odmienić połączenie na północy, jeszcze czeka nas połączenie z Azorami tramwajowe, tak chcemy teraz o południu Krakowa również na ten temat myśleć bardzo intensywnie i pracować. Pierwsze rozwiązanie drogowe, jak pani słusznie powiedziała, 8 Pułku Ułanów już rozpocznie się w tym roku, natomiast w ciągu najbliższych lat chcielibyśmy także pomyśleć o połączeniu typu metro lub szybki tramwaj. Czy ulica 8 Pułku Ułanów, ona będzie miała nowy przebieg, będzie nowoczesna pod nią? Czy te prace, które teraz ruszyły w związku z ogłoszonym przetargiem, od razu zakładają zaprojektowanie tego tunelu pod tą drogą? Nie, to będą dwie zupełnie różne inwestycje. Chcemy jak najszybciej zrealizować 8 Pułku Ułanów. Nie chcemy czekać na połączenie tramwajowe. Wydaje nam się, że to połączenie drogowe już od bardzo dawna było wyczekiwane przez mieszkańców. Ono rzeczywiście jest nowoczesne, ale jednocześnie napotykało na różne problemy, między innymi te, o których się rzadziej mówi, związane z zalewaniem. W związku z tym trzeba było pomyśleć o zupełnie nowoczesnym odwodnieniu tego terenu, tak żeby mieszkający tam ludzie na osiedlach mieli pewność, że nie będą zalewani wodą, ponieważ tego typu przypadki zdarzały się. Tam płynie taki mały niby potok Młynny Kobierzyński, ale w istocie w czasie nawalnych deszczów on się staje rwącą rzeką i już dochodziło do podtopień tamtych okolicznych bloków. Musimy temu zaradzić. Stąd również w projekcie 8 Pułku Ułanów są takie rozwiązania, które będą temu przeciwdziałać. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję bardzo.